Ogromnie mnie to zaszczyca i wzrusza, no bo jest to takie wyróżnienie jakby nie stereotypowe, nie takie, że tam gdzieś po prostu się kiedyś dożywa i się coś takie dostaje. No ja się nigdy nie spodziewałem, że dożyłem do tego, że jestem mądrym obywatelem. No pewnie, no zawsze chciałem, bo teatr to jest służba i codziennie do teatru przychodzą ludzie, przychodzi publiczność. A teraz jest niczym innym, tylko wtajemniczeniem w los. Wobec pierwszego, jak tylko troszkę zmądrzałem, to wiedziałem, że tu chodzi nie o mój los, tylko chodzi o los tych, co przychodzą do teatru, a więc o los Polaków, o los narodu, że artyści, sztuka jest po to, żeby więcej wiedzieć, żeby głębiej sięgać, żeby poruszać serca i umysły tych, którzy przychodzą. Bo teatr nie jest forum dyskusyjnym. Dyskusje to są po teatrze, po prostu, w domu. Teatr jest miejscem głębokiego przeżywania. Oczywiście nie zawsze, bo też trzeba się czasami troszkę porozrywać tak zwyczajniej. Ale mnie przede wszystkim interesował ten teatr pogłębionej refleksji. Jeżeli mówimy o czymś, co się nazywa mądrość obywatelska, to w pierwszej chwili zawsze myślimy o politykach, o publicystach. A to bzdura. Nie tak powinno być. Mądrość obywatelska najfajniejsza jest, najbardziej seksowna, jak ją czynią artyści. Bo oni przyciągają naprawdę serca i duszę. Więc Krzysztof Jasiński od tylu lat przyciąga duszę. Kiedy byłem w stu z moim 5-letnim wnukiem, wnuk wyszedł zakochany teatrem. I to jest budowa myślenia obywatelskiego, więc cieszę się, że przypomnieliśmy sobie tą oczywistą oczywistość. Krzysztof Jasiński wielkim obywatelem Rzeczpospolitej jest.